Cześć wszystkim! Znowu punkt 7, przeciąg Wiedźmina 3. Dobra. Pewnie może was to niepokoić, ten znaczek plusa. Znaczy niepokoić, ciekawić, czy cokolwiek to bądź. Dobra, w każdym razie wydajmy ten punkcik. A chyba dalej pojadę w okaleczenie. Tylko tak, kolejne punkty obrażeń. Przydało się całkiem dobrze. Myślę, działa, więc myślę, że to zmaksuje. Potem się zastanowię, co dalej brać. Okej, okay, ale dobra. Tak, nie chciałem tego. Poszedłem tutaj do tego znaku i chodźmy do Olgierda. Zobaczymy, jakie dałem ostatnie zadanie. Na pewno to będzie coś bardzo ciekawego. Tak, Olgierd jest bardzo pomysłowy, jeżeli o to chodzi. Kurwa! A, sorry, sorry panowie. Po prostu mi się śpieszy. Zawsze, wszędzie. Po ile śledzie? A po koronie. To ja zaczekam, aż po to nie. Dobra. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Witold przesyła pozdrowienia. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia. Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda, bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Tak, trzeciego zadania. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Czy to jest jakieś hasło? Co oni kombinują? No dalej, nie ociągaj się. Okej, okay. I o co chodzi z gościem? Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów, słucham! Dobrze, wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuje się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Wilczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Okej. O co chodziło z tą beczką? A w drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniał o pieniądzach. No, prawy człowiek. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych groźb, które brzmiały jak zaproszenie. Więc zamierzam wrócić w tamte strony. No, typowy honor kozaka.
Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Dobra, bądźmy szczerzy, skoro on też bywa z nami szczery. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. Nie będzie to niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. A cóż. Dobra, przy okazji możemy odwiedzić Shani. Zobaczyć, czy ona coś się dowiedziała. Gdzieś chyba na południu był jej warsztat. Warsztat, a raczej gabinet. Może go znajdę. Zobaczymy. Okej. Udało się. Ciekawe, czy będzie w środku. O, jest. To pogadajmy. Tak, Geralt? Proszę z nią zagrać w Gwinta. Wreszcie mamy trochę czasu. Opowiedz mi, co się z tobą działo, odkąd wyjechałeś z Wyzimy? To chyba mówiła już. Po tym, jak nasze drogi się rozeszły? Krótki okres pokoju wykorzystałam na powrót do Oxenfurtu i zrobienie doktoratu. A potem z Wiedźminką. To już mówię. Nie jestem Wiedźminką. Nie będę żyła 150 lat. Mam znacznie mniej czasu niż ty. No może nie do końca. Więc staram się go dobrze wykorzystywać. Zawsze wiedziałaś, czego chcesz. Owszem. I w tej kwestii nic się u mnie nie zmieniło. Dobra. Muszę przyznać, że miałaś niezły pomysł z tym weselem. Rzadko odpoczywam, więc takie oderwanie raz na jakiś czas dobrze mi robi. Jestem medyczką. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Mam nadzieję, że Witold nie irytował cię za bardzo. Był specyficzny, to prawda, ale polubiłam go. Za życia pewnie był z niego niezły gagatek. Miałaś sobie coś przemyśleć. Przemyślałaś? Tak. Pomyślałam, że byłoby bardzo miło, ale... Ale lepiej, żeby między nami zostało tak jak dotychczas. Ty ciągle jesteś w drodze. Mnie pewnie niedługo też gdzieś znowu przerzucą. Poza tym już raz próbowaliśmy. I sam wiesz, jak wyszło. No, też.
Shani to dorosła dziewczyna. Ale wina od czasu do czasu będziemy się mogli razem napić. Jasne. Kiedy tylko zechcesz. Dobra. Nie będę nią krał w Quinta. Do zobaczenia. Dobra, jednak jeszcze nic nie znalazła o Olgierdzie. Może później się do tego dowiemy. Bardziej popularnie uzasadnionym momencie. Dobra. Do rezydencji Everestów. Chociaż nie sądzę, że tam spotkamy coś konkretnego. Okej, dobra, znowu do wsi Bron, więc musimy się udać. Okej, pogoda sam raz. Na odwiedzanie rezydencji byłej szlachty. Chociaż w sumie rezydencja była wykupiona, więc pewnie nadal może być używana. Okej, zobaczymy na miejscu. Ja miałem długą przerwę od Wiedźmina, ale jak wracam, to doceniam te widoki. Szczerze mówiąc, to grałem przez ten czas Batmana Arkham Knight. Również ładna gra, ale ładna na zupełnie inny sposób niż Wiedźmin. Kajmir! Dalej! Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. Tak, znajdź sposób na dostanie się. Słyszysz mnie? Myślałem, że będzie znowu użyj wiedźmińskich zmysłów, aby znaleźć wejście. Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przeszły. Mglaki? Melitele święta ma. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... No to chyba już go nie wywołasz. Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Raczej nie. Nie. O, kamieńce! Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika. A ty? Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Przyjaciele do śmierci. Ta posiadłość. Okej. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? To coś, co tu chodziło, również ciekawie wyglądało. Świeży nawóz. Świeży nawóz? O, czy to znaczy, że się tu czas zatrzymał? By nam było bardzo na rękę. Okay. Woda jest lodowata, jakby piła z górskiego strumienia. Okej. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Co tu jeszcze mamy? Czy coś do złupienia? Okej, tam jeszcze mamy dwa punkty do zbadania. Zanim wejdę do tworka, to zobaczę je. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Okej. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Ale nie ma tu fioletowej róży. Drewno zdążyło już zbutwieć. No okej, okay, czyli... śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Na tyłach. Tak, znaczy...
Wygląda na to, że czas się jednak nie zatrzymał, ale dobra. Nie traćmy nadziei. Zamknięte. Z buta, Geralt. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało. No, ciekawe. Ciągnięto tędy rannego człowieka. A, znając życie oraz to, że go nie słyszymy, to już chyba nie jest ranny. Znaczy, jest ranny, ale w takim stopniu, że już mu to nie przeszkadza. O, kotek! Kici, kici. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Kotek. Wytrych. Musiał należeć do drugiego złodzieja. Kopanie. To bardziej brzmi jak ostrzenie kosy. Ale co ja się znam. Nie mam wiedźmińskich zmysłów. Kogo my tu mamy? A może raczej co my tu mamy? Mogiły bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Można powiedzieć, że tu jest ogród śmierci. Witaj. Słyszysz mnie? Może cię słyszę, ale nie wiem, czy ty chciałbyś, żeby to coś cię usłyszało, Geralt. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Tak właśnie myślałem, że to by coś brzmiało jak kosa. Okej. Okay. No to, że to można za bardzo zaatakować. Klucz. Okej. Okay. Na to trzeba uważać. Na to trzeba bardzo uważać. Na to trzeba jeszcze wziąć kłę. Czy on coś przyzywa? Chyba się leczy jak to. Coś ten densem. Nie idźcie do niego, nie idźcie do niego. Dobra. A, za późno. Dobra. Muszę uważać bardziej. Uważnie do ciosy podleczą. No dawaj, zamachnij się. Na to czekaj. Dobra, tak lepiej. Czekać. Okej. Okay.
Okej. Muszę poczekać, aż się zamachnie. Nie przyrzymy swoich duchów. Ciekawe, czy tylko raz to zrobił. Dobra wiadomość, to znaczy, że nie się leczył. No dawaj, Benie, no dawaj. O. Wstawaj, Geralt, wstawaj! Kolejne duchy. Trzeba się ich pozbyć. No, tego sporo uleczy. Ajajaj. Czekać. Dobra. Nie bije, to też nie leczy, więc... Prawie nie żyje. Że mu się po prostu nie dać trafić. Dobra, jest nasz. Szybciej wstał. Już nie jest. No i dobrze. Nie był to najpiękniejszy gość. Co to do cholery było? Dobre pytanie. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Okej. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Ani tym bardziej Klucznika. Z bardzo daleka. Został wezwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród. Zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Zafiru?
Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz. Wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Pies i kot wam wystarczy? Umrzesz. Okej. Miłe przywitanie. O! Rzeczy do wzięcia. Weźmy rzeczy do wzięcia. Zawsze należy brać rzeczy do wzięcia. Okej, przydałaby się jakaś pochodnia. Poproszę jakąś pochodnię. Do użytku. Gdzie była jakaś pochodnia? Tutaj? Nie pamiętam, gdzie trzymałem pochodnie. Nie, to pozostałe. Ważne, nie. Raczej do użytku. Tak, tutaj są. Dobra? Dawaj, Geralt. No, tak lepiej. A tędy chyba nie wyjdziemy. Na pewno nie wyjdziemy. Coś tutaj mamy. Geralt, tam to się świeci. Podejdź i po prostu to weź. Co to jasnej? Trzeba uważać. Zdecydowanie trzeba uważać. Ofirska ordynka. Słońce z manuskryptem lepszony olej przeciwko ogrowatym. O, fajne rzeczy. Mistrzowskie kawaleryjskie siodło. Chwila, czy to jest lepsze siodło od tego, co ja mam obecnie? 75... nie. Dobra. Ale to ulepszony przeciwko ogrowatym może się przydać. No, mogę go zrobić. Super. Mogę również zrobić wyśmienity, ale nie potrzebuję. Na razie. Okej, a co my tutaj mamy? Szkicownik Iris. Co to było? Czy z tym obrazem jest wszystko ok? Dobra, wygląda na to, że nie chcę mnie teraz zjeść. Co tutaj mamy? Nic ciekawego. Ładne pancerze. Okej. Pies i kot nie ostrzegli o tym, ale skoro chronią tego domu, to rozumiem, że to nie leży w ich umowie o pracę. Coś tutaj mamy? Ciekawego. Wszystko czyste i przygotowane do posiłku. Chyba ten klucznik nieprzerwanie nakrywał do stołu. No a teraz pani domu będzie wszystko rozrzucać. A, nie ma już komu teraz do tego poustawiać, więc dobra robota. Dobra robota. Okej. Przeszliśmy. Drzwi zamknięte, dobra.
Idziemy na górę. Dobra, na górę. Zdecydowanie. Coś tu nie chcę, żebyś tu był. Geralt. Okej. Tu nie wyjdziemy. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Coś w tym jest. Czy to jest Olgierd? Wygląda na to, że tak, że to jest Olgierd. Nieźle wygląda na tym obrazie. Zamknięte. No cóż. Ślady pożaru. Ciekawe. Co tu jeszcze mamy poza paroma książkami, których w sumie nie muszę brać? Okej. Więcej książek? Geralt, podejdź. Floreny. Okej, dobra. Mniejsza to. Dobra, to są te schody. Dobrze by było nie spaść. Co tu jeszcze mam do zwiedzenia? Chyba są znowu zamknięte drzwi. Zamknięte. Dobra, poszukajmy wejścia jakiegokolwiek. Się dostać tędy gdzieś? Nie wiem, czy mogą. Na to, że nie. Coś tutaj mogę zrobić? Nie wygląda na to, żebym mógł. Zobaczmy tutaj. Nie, nic. Dobra, może coś hardem otworzymy gdzieś? Wygląda na to. Okej, dobra. No może zająć trochę czasu w takim razie. Ja mi się tak... O! Właśnie, ślepy jestem. Ha! Dobra. Czy to był jakiś krzyk? Chyba. Był jakiś krzyk. O, zapraszają mnie. Jak miło z ich strony. W końcu jakieś objawy gościnności. Teraz zobaczmy Irden. Okej, chyba jeden na mnie działał. Teraz McQueen. A, dobra. Dobra, myślę, że dobry moment na łyknięcie wywaru ze hitny. Ej, cokolwiek teraz trzeba zniszczyć. Nie po to cię tak ciacham mieczem, żebyś ty się potem leczyła.
Irden. Okej, co tym razem? Tutaj. Okej, właśnie. Olej przeciwko upiorom. Ulepszony. Ciach, 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 ciach. Dobra. Aha. No, nie czynię na pewno. Źle z mojej strony, ale dobra. To tak nie sobie. Tutaj, jeszcze my szybko. No i myślę, że powinienem mieć jakiś zestaw naprawczy. Ta przyda się. I przy okazji znowu przeciwko upiorom. Gdzie to jest? Gdzie ty byłeś tutaj? Super. Okej, okay, to jest. Zobaczymy. Tak, ta kombinacja ciosów całkiem skuteczna jest w niektórych bossach. Okej, okay, ciekawe czy to była pani Everett. Myślę, że się dowiemy. Okej, czy jestem w środku pożaru teraz? Wygląda na to, że jestem. Okej, podleczę się trochę. Dobra, i co my tu mamy? Sypialnia. Tu miała być Iris. No, miała być. To chyba ona była tym ofiarem. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć, oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. No tak, logiczne. Dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi... Jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. No, no tak. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Ach, romantyczne. Zapał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Pazury też jej takie za życia wyrosły? Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. Okej. Jej duch jest niespokojny. Gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości, nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Nie przepada za ludźmi. Dosyć łagodnie określone. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi.
strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Good boy. Okej. Chyba mamy parę miejsc zaznaczonych. Dobra. A i tak już chyba przedłużyłem wystarczająco długo. W następnym odcinku znajdujemy odpowiednie miejsce na pochówek Iris i może dowiemy się, co tu się wydarzyło tak w ogóle i co ma z tym związanego obecne życie Algerda. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.